Polski harcerz, który działał w akcji magosabotażu w czasie okupacji, człowiek, który nie tylko odznaczył się w działalności sabotażowej, ale przede wszystkim niósł nadzieję okupowanej Warszawie. 3 listopada 1920 roku urodził się Maciej Aleksy Dawidowski, jeden z bohaterów książki Kamienie na szaniec. Maciej Aleksy Dawidowski to instruktor harcerski i członek Szarych Szeregów, wykonawca wielu akcji małego sabotażu, to bohater warszawskiej wojny pomników i akcji pod Arsenałem. Należał do tego młodego pokolenia Polaków, rocznik 20, którzy swoje życie oddali za wolną i niepodległą Polskę. Doskonała postać w soczewce pokazująca głęboki patriotyzm młodego pokolenia w czasach okupacji. W liceum ogólnokształcącym poznał swoich serdecznych przyjaciół, Tadeusza Zawadzkiego i Janka Bytnara, z którym siedział w jednej ławce. Wszyscy bohaterowie Kamieni na szaniec są postaciami wielkimi, wybitnymi i nietuzinkowymi. W czerwcu 1940 roku udało mu się namierzyć miejsce egzekucji w Palmirach na podstawie obserwacji jadących z więźniami samochodów. Największy rozgłos przyniosło mu zdjęcie dnia 11 lutego roku 1942 tablicy z niemieckimi napisami z pomnika Mikołaja Kopernika. Bardzo sprytny sposób tego dokonał. Najpierw miał zamiar spróbować, udawał pijaka, podszedł do tego pomnika, sprawdził, czy te śruby są mocno zamocowane. Okazało się, że robotnik, który mocował te śruby, celowo posmarował je w taki sposób, aby można było je sprawnie odkręcić, ale zauważył, że może je odkręcić ręcznie. Odkręcił te śruby i tą 100-kilogramową tak naprawdę tablicę ukrył w śniegu. Ta akcja przyniosła mu wielki rozgłos, ale także i naganę od szefa. Co prawda otrzymał honorowy pseudonim Kopernicki, ale jednak i naganę za to, że samowolnie, bez rozkazu, podjął się bardzo ryzykownego działania. Niemcy oczywiście się zirytowali, w związku z powyższym postanowili rozebrać za karę pomnik Jana Kilińskiego, stojący w Warszawie. Alek śledził losy pomnika. Wiedział, że pomnik został przewieziony do Muzeum Narodowego w Warszawie. I tego samego wieczoru, kiedy pomnik został przewieziony, na murach Muzeum Narodowego w Warszawie pojawił się napis: Ludu Warszawy, tu jestem Kiliński Jan, który znowu Niemcy każą zamazać. Takie działania sabotażowe miały ogromne znaczenie, dlatego że Warszawa potrzebowała nadziei, potrzebowała pokrzepienia. I Szare Szeregi tak naprawdę pokrzepiały na co dzień warszawiaków właśnie różnego rodzaju akcjami. W czasie wojny, już na początku okupacji, Niemcy rozstrzeliwują jego ojca, poszukują tu również jego, aresztują matkę, nawet rozważa przez jakiś czas, żeby się ujawnić i w zamian za matkę oddać w ręce niemieckie. Największym działaniem w okresie przed wybuchem Powstania Warszawskiego było odbicie z niewoli, z furgonetki przewożonego jego dowódcę i przyjaciela, Jana Bytnara. Próba skuteczna, aczkolwiek tragicznie skuteczna, uwolnienia Janka Bytnara z rąk niemieckich, zwana akcją pod Arsenałem, w której Alek Dawidowski zostaje ciężko ranny. Trafiony w brzuch, ciężko, trafia do szpitala, oczywiście w pełnej konspiracji, ale tam niestety po 7 dniach, 30 marca 1943 roku, tego samego dnia, w którym umiera jego przyjaciel ze szkoły, a jednocześnie dowódca, Jan Bytnar, umiera także Alek. Zostaje pochowany Alek na cmentarzu pod zupełnie innym nazwiskiem i dopiero w 1946 roku jego zwłoki zostają ekshumowane i zostaje pochowany również w tym samym grobie, gdzie Jan Bytnar Rudy, gdzie leżą żołnierze Szarych Szeregów oddziału batalionu Zośka.